Dzień dobry Państwu, witamy Was wszystkich na ostatnim dniu kampanii wyborczej samorządowej. Nie ukrywam, że wolelibyśmy, żeby to był bardziej wesoły dzień. Wczoraj późnym popołudniem odszedł od nas wicemarszałek, nasz serdeczny przyjaciel Miron Sycz. Strasznie go nam brakuje, ale wszyscy znamy Mirona i wiemy, że nie byłby zadowolony, gdybyśmy spuścili głowę, byli smutni, płakali. Na pewno zagrzewałby nas do walki i na pewno to właśnie robi. Dlatego spotykamy się z Wami, podsumowując trochę kampanię wyborczą. Szanowni Państwo, kandydaci Koalicji Obywatelskiej to kandydaci z różnych środowisk. To służba zdrowia, infrastruktura, społecznicy, byli samorządowcy, obecni samorządowcy. Startujemy we wszystkich szczeblach samorządowych. Każdy będzie wnosił swoje doświadczenie. Od wielu, wielu lat realizujemy naszą strategię, zaplanowane działania. Wiemy, jak powinno się to realizować. Nieprzypadkowo stoimy na tle Warmińsko-Mazurskiej Filharmonii w Olsztynie. To obiekt, który został współfinansowany z pieniędzy z funduszy europejskich. Współpracujemy z funduszami wielokrotnie, wiemy jak to robić i mamy kolejne zobowiązania, kolejne wyzwania przed nami. Lista numer 5, kandydaci Koalicji Obywatelskiej. Jestem przekonany, że mówię to z całą pewnością. Tworzymy wyśmienitą, wspaniałą drużynę. Rozmawialiśmy, przeprowadziliśmy setki, tysiące rozmów z naszymi mieszkańcami. Poznaliśmy dokładnie ich oczekiwania, ich potrzeby. I mogę Państwu powiedzieć, że z radnymi Koalicji Obywatelskiej, z samorządowcami Koalicji Obywatelskiej czeka nas pewna przyszłość. Myślę, Robert, że się ze mną z tym zgodzisz. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję Wam za to, że towarzyszyliście nam w tej kampanii wyborczej, Wam dziennikarzom, a za Waszym pośrednictwem mieszkańcom Olsztyna, za te dziesiątki, setki, tysiące spotkań, rozmów bardzo interesujących, bardzo ciekawych. I to w czasie właśnie tych rozmów, tych spotkań tworzył się właściwie program, który chcemy Olsztynowi, który zaproponowaliśmy Olsztynowi. To są lata pracy, doświadczeń, wiedzy, poznawania miasta. I chciałem dziś dokonać krótkiego podsumowania tego wszystkiego, co chcemy, żeby w naszym mieście w najbliższych 5 latach się wydarzyło. Drodzy Państwo, jedna z najważniejszych rzeczy, o której mówiłem od początku, to chcemy, żeby miasto stało się partnerem dla rodziców w wychowywaniu dzieci, w dbaniu o młodych, o naszą młodzież, bo to jest przyszłość naszego miasta. To dlatego miasto stworzy szeroką ofertę zajęć szkolnych i pozalekcyjnych, które będą rozwijały naszą młodzież. Stworzymy program edukacji kulturalnej. Przywrócimy naukę pływania dla klas drugich. Stworzymy cały program edukacji kulturalnej w porozumieniu z naszymi instytucjami kultury. Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, ważnym elementem wychowania jest dziś sport. I to dlatego budujemy Olsztyńskie Centrum Piłkarskie po dawnym stadionie Warmii, zasłużonego olsztyńskiego klubu. Tam stworzymy 4 boiska piłkarskie, pełnowymiarowe, jednokryte, ze sztuczną murawą. Centrum na miarę europejskie, Europy. Centrum jedyne takie w naszym województwie. Wrócimy do budowy Orlików. Mam nadzieję, że już w przyszłym roku będziemy mogli starać się o udział w rządowym programie budowania Orlików, tam gdzie ich brakuje, tak żeby nasza młodzież miała jak najszerszy dostęp do obiektów sportowych. Oprócz młodzieży bardzo dużo mówimy w tej kampanii o olsztyńskich seniorach. Jest to dla mnie bardzo ważny temat. Nasze społeczeństwo jest coraz starsze, ale też coraz bardziej aktywne. Nasi seniorzy są aktywni. Musimy zadbać o ich zdrowie, dlatego w Olsztynie powstaną Olsztyńskie Centra Zdrowia Seniora.
planujemy dwa takie miejsca. Jedno przy przychodni na Dworcowej, drugie na Zatorzu. Drodzy Państwo, nasi seniorzy chcą być aktywni, są zrzeszeni w wielu organizacjach, w takich jednostkach jak uniwersytety trzeciego wieku, różne koła zainteresowań, stowarzyszenia, chóry. Chcemy, żeby mieli swoje miejsce, gdzie będą mogli się spotykać, gdzie będą mogli pracować, gdzie będą mogli się rozwijać swoje kompetencje. Chcemy stworzyć takie centrum. Wiemy, że nie będzie to proste zadanie, ale chcemy to zrobić. I rozmawiałem o tym, zresztą wszyscy rozmawialiśmy o tym, z ministrą do spraw polityki senioralnej, Marzeną Około-Drewnowicz. Chcemy, żeby w Olsztynie było takie miejsce dla naszych najstarszych mieszkańców. Wielu z Państwa się pytało, rozmawialiśmy o tym, o wyprowadzeniu aresztu z Olsztyna. Tak, areszt sam w sobie nie jest niczym złym w tamtym miejscu, ale my chcemy uwolnić centrum miasta. Chcemy tą przestrzeń oddać mieszkańcom. To było, kiedy to więzienie powstawało w tym miejscu, w czasach pruskich, powstawało za granicami naszego miasta. Dziś tą przestrzeń należy zwrócić mieszkańcom na cele społeczne, na cele kulturalne, inne. Razem o tym zdecydujemy. Na pewno musi być to, możemy tego dokonać tylko i wyłącznie dzięki dobrej współpracy samorządu i rządu, a wiemy, że jest dobre nastawienie i zrozumienie dla naszego projektu. Jeśli mówimy o centrum, to spoglądamy od razu też na Stare Miasto i wiemy, że potrzebujemy ożywienia naszej starówki. Mówimy, powtarzamy to jak mantrę. Żeby to było możliwe, potrzebna jest rozmowa i dialog. I o to proszą też przedsiębiorcy ze Starego Miasta, mieszkańcy Starego Miasta, bo to też osiedle mieszkaniowe. Chcemy ożywić Stare Miasto dzięki dobrej współpracy. Powołam menadżera do spraw Starego Miasta i do spraw Śródmieścia, który będzie w stałym kontakcie z prezydentem, będzie miał możliwość decydowania, miał możliwość wpływu. Będziemy mogli rozwijać nasze Stare Miasto. Ale to nie tylko dobra rozmowa, dialog i porozumienie. Pamiętajmy, musimy stworzyć dobrą, ciekawą ofertę rozrywkową i kulturalną. To przede wszystkim rozbudowa naszego olsztyńskiego lata artystycznego, gdzie musimy zadbać o to, żeby było jak najwięcej bezpłatnej, atrakcyjnej dla różnych grup wiekowych rozrywek, koncertów, wydarzeń, w których wszyscy chętnie będziemy chcieli brać udział. To przywróci na nowo życie na naszym Starym Mieście. Ale jedna z rzeczy, która powstała w trakcie rozmów z młodymi ludźmi przede wszystkim na ulicach miasta, to jest prośba o stworzenie dużego, masowego wydarzenia, koncertu na naszym lotnisku na Dajtkach. I tak będę dążył w tym kierunku, żeby na naszych Dajtkach był koncert dłuższy, krótszy, festiwal. Razem będziemy decydować, jak to zorganizować. Ale żeby w tym miejscu zorganizować wydarzenie, koncert dla wszystkich, bezpłatny, dostępne wydarzenie, które uatrakcyjni sezon turystyczny, ale będzie też dla naszych mieszkańców przede wszystkim. Drodzy Państwo, kultura bardzo dla mnie ważna, ponieważ to kultura, to ludzie kultury tworzą, decydują o charakterze naszego miasta. To oni są tymi, którzy nadają miastu wyraz. Musimy zwiększyć wydatki na kulturę. Pozostanę w dialogu ze środowiskami kultury, tymi formalnymi i nieformalnymi zrzeszeniami. To jest moja deklaracja i deklaracja tego, że jeden z wiceprezydentów będzie wiceprezydentem do spraw kultury. To pozwoli na stały, dobry kontakt z ratuszem. Drodzy Państwo, częste pytanie, nawet była cała debata poświęcona temu. Tak, wykorzystamy te 30 milionów złotych na budowę, remont, modernizację naszego miejskiego stadionu. Jeśli będzie trzeba, będziemy starali się, żeby było więcej tych pieniędzy, tak, żeby nasz klub Ekstraklasa, który mam nadzieję, że będzie awansował dalej, że będzie
będzie się trzymał w lidze. Nasz najważniejszy klub piłkarski, Stomil Olsztyn, miał gdzie grać, żeby nie nasi kibice się nie wstydzili. Chcę, żeby ten stadion był dalej na Piłsudskiego i tam będziemy go modernizować. I tu chylę czoła przed środowiskami kibicowskimi, bo to oni już niejednokrotnie wyciągali nasz klub z problemów. Mam nadzieję, że będzie nam się dobrze współpracowało i przed Stomilem będzie jeszcze dużo, wiele dobrych lat. Przy okazji muszę odpowiedzieć na prośby wielu środowisk sportowych. Tak, Muzeum Sportu powinno być w Uranii. Zrobię wszystko, żeby Muzeum Sportu było w Uranii, bo to jest pamięć o takiej pięknej historii naszego miasta. Jeszcze jedna ważna deklaracja z troską, z myślą o dzieciach, ale o olsztyńskich rodzinach, bo olsztyńskie rodziny to jedno z największych i pomoc olsztyńskim rodzinom to jedno z największych zadań, które stoi przed ratuszem, które ja doskonale rozumiem jako też ojciec trzech synów, których wychowuję. Chciałbym i przedstawię ten projekt nowej olsztyńskiej Radzie Miasta rozszerzenia bezpłatnych, darmowych przejazdów dla olsztyńskich dzieci i młodzieży do 18 roku życia w Olsztynie. Drodzy Państwo, to oczywiście nie wszystko. Rozmawialiśmy o wielu, wielu innych sprawach. To takie podstawy, ale mam nadzieję, że Państwo widzą, rozumieją, czują, że Olsztyn zaczyna wchodzić na następny etap. Etap, w którym nie tylko infrastruktura, tramwaje, drogi, mury są ważne. Najważniejsi są mieszkańcy, ich komfort życia, jakość życia, zadowolenie z miasta, duma z miasta. I o taki Olsztyn będziemy zabiegać, pracować przez następne lata. Drodzy Państwo, to jest drużyna, lista numer 5. Głosujcie na nas w niedzielę. Drodzy Państwo, do zobaczenia przy urnach. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy. Jeżeli są pytania, zapraszamy. A jeżeli nie ma, to prosimy o zabranie mikrofonów, bo zrobimy sobie jeszcze jedną. Przerzucasz nas. Nie, Tomek, tu. Ale to dobrze.